cały czas jadę 9-kilometrowym odcinkiem drogi wojewódzkiej 389, czyli autostrady sudeckiej. Jak patrzyłem i teraz przed chwileczką sprawdziłem sobie na nawigacji, nawigacja przewiduje jeszcze około 40 minut do jej końca. Mniej więcej w połowie drogi na pewno będziemy w Dusznikach i no tam będzie już droga normalna, więc myślę, że jeszcze kawałek takich wertepów przed nami. W jednym z poprzednich odcinków wspominałem, że jesteśmy tutaj w strefie nadgranicznej i tam mówiłem, że jeszcze mi nie przyszły SMS-y dotyczące logowania w czeskiej sieci. Otóż przyszły. Gdzieś tam w międzyczasie, bo jak zrobiłem sobie teraz minutową przerwę, aby sprawdzić nawigację, to już oczywiście miałem SMS-y, że się loguje do innej sieci, bleble i tak dalej. Tak więc jak już wspominałem, cały czas tutaj jadąc tą drogą jesteśmy w strefie nadgranicznej. Jeżeli, nie wiem, korzystacie z jakichś, byście tutaj byli, macie, nie wiem, telefony służbowe czy coś, czy i nie chcecie zużywać na przykład roamingu, bo nie macie, powiedzmy, czy w swoim abonamencie nie macie roamingu, no to pamiętajcie o wyłączeniu transmisji danych i w ogóle wyłączeniu sobie telefonu w jakiś tam sposób. Aczkolwiek będąc w górach, idąc w góry, no telefon powinniśmy ze sobą mieć, to telefon dobrze naładowany. I najlepiej jeszcze oprócz tego powerbanka i ładowarkę, aby w razie W mieć możliwość powiadomienia, czy to powiadomienia kogoś, czy też wezwania pomocy. Widzę tutaj na drodze jakieś znaczki, jakieś X-y i się tak zastanawiam, czyżby jakieś były tutaj plany dotyczące naprawy. Oby, powiem szczerze, mam taką nadzieję, że gdzieś tam są takie plany, pomysły. Łącznie najpierw za Gniewoszowem miałem 4 chyba kilometry zniszczonej drogi, uszkodzonej nawierzchni. Teraz jadę odcinkiem 9-kilometrowym. Już mam go trochę za nim. Ciekawe, czy jak on się skończy, to już to będzie koniec tych odcinków zniszczonych, czy jeszcze będziemy mieli jakiś zniszczony odcinek drogi. To jest naprawdę męczące, jazda w takich warunkach. Thank you.
tak mówiąc pół żartem, pół serio, to troszkę czuję się jak w domu, bo w podobnych warunkach podjeżdżam na miejsce parkingowe pod dom. To znaczy mam większe dziury, ale na mniejszym odcinku. Natomiast co do tego odcinka tutaj, to powiem szczerze, jestem chyba jedynym, który, bo ja tutaj żadnego samochodu nie widziałem. Jeszcze tam na początku, jeszcze przed Gniewoszowem, to jeszcze jakieś pojazdy się pokazały. Potem jeszcze do jakichś tam punktów, powiedzmy, te auta gdzieś tam dojechały. I w pewnym momencie tak naprawdę skończyły się. Nie ma aut, nie jeżdżą ludzie, nie chcą pokonywać autostrady sudeckiej. Ciekawe czemu. Pewnie się boją zakrętów. Tak mówiąc pół żartem, pół serio. Może nikt tutaj nie jeździ, bo boi się tych zawrotnych prędkości, które tutaj na tej autostradzie możemy rozwinąć. Coś mi się wydaje, że za chwilę powinien nam się kończyć ten 9-kilometrowy odcinek zniszczony. Już tyle czasu nim jedziemy i jedziemy i jedziemy. Końca nie widać.